Witam wszystkich na kolejnej wycieczce szlakiem dawnej linii kolejowej. Dzisiaj jestem na przejeździe, dawnym przejeździe w poziomie torów na linii Lidzbark Warmiński Korniewo. Jesteśmy przed samą granicą. Linia biegła stąd jeszcze może kilometr, dwa. Łączyła się z linią z Pieniężna do Korniewa. To tam mniej więcej ta linia biegła, gdzie te drzewa. I przechodziła już na stronę rosyjską. Natomiast my będziemy szli w stronę najbliższej stacji, czyli Jarzeń. Ale niestety, jak widzicie, tutaj torowisko jest niedostępne, więc zaczniemy od obejścia. I szerokie obejście wyprowadza nas na teren dawnej stacji Jarzeń. Nie mam dostępu do archiwalnego zdjęcia, ale myślę, że to jednak jest budynek mieszkalny, nie dworzec. Równia stacyjna jest zagrodzona i zarośnięta, dlatego nie ma możliwości podejścia bliżej. Stacja Jarzeń. Na torowisko w stronę następnej stacji są gnity, wchodzi taka bardzo wygodna ścieżka. Cały czas bardzo wygodna ścieżka, kierunek Jarzeń i Korniewo. Kierunek są gnity i Lidzbark. Wysoki nasyp i piękne widoki. Ścieżka wciąż wygodna. Kierunek są gnity Lidzbark. Szlak już się zaczyna robić bardzo monotonny. To jest kierunek Lidzbark i są gnity. Kierunek Korniewo. I jestem na stacji są gnity. Tutaj budynek dworca w ruinie. Tory od strony Lidzbarka rozebrano dopiero w XXI wieku. Natomiast tory od strony Jarzenia rozebrano w 1945 roku. To najprawdopodobniej był budynek mieszkalny. Równia stacyjna, cała zarośnięta. Podejdę jeszcze bliżej dworca. Wygląda to na totalną ruinę. Stacja są gnity. Wejdziemy jeszcze kawałek w kierunku Lidzbarka. I to wszystko na dawnej stacji wygląda na ruinę. A równia jest całkowicie zarośnięta. I za stacją są gnity. Widoczny jeszcze przejazd. I to jest kierunek Lidzbark Warmiński. Odcinek rozebrany mniej więcej w 2008 roku. To początek równi stacyjnej, stacji są gnity. Ponieważ ograniczam się do odcinka rozebranego w 1945 roku, wobec tego tutaj skończymy naszą wycieczkę szlakiem linii kolejowej Jarzeń - Sągnity. I zapraszam Was na następne wycieczki szlakami zapomnianych linii.